Nie strzelacie. No co, dla nich się będę szarpać. Co innego, jak będę w naszym wojsku, w Legionach. Będę walić. Panie poruczniku, a kiedy nas do Legionów przyniosą? Cierpliwości, wędzonka. Lada dzień. No to fajno, panie poruczniku. Słuchajcie, wędzonka. Za chwilę będzie sygnał do ataku. Gdybym ja, no rozumicie, nie wiadomo co komu sądzone. Gdybyście wcześniej zobaczyli moją żonę, to oddacie jej list. Proszę, panie poruczniku. Thank you.
Schował. Infanterysta Wędzonka. Endehoch! Ale czekaj, czwartpułku jestem, no, ale swój masz człowiek. Czekaj, ktoś taki masz na swojego chłopaka. Czekaj, niech swoje graty wezmę. Nie gadaj. Czekaj, no. Proszę, Bagoronie! Ale wasze Bagoronie wystraszony. My swoi. Witam. Nasza rota stoi zawsze na polanie. Cała rota? Tak jest. To może lepiej ja pójdę. Ale to w tym kierunku, panie poruszniku. W tym kierunku. Melduję posłusznie. Patrol odbił niewolę austriacki naszego oficera. Хорошо. Здравствуйте, коллега! Ну, слава Богу, удалось от австрийцев вас отбить, а? Чего отбить? О, вы мэнчили вас здорово, напевно. Не. Вы глодили, а водочки коллега давно не вонхал. А чего вы глодили? Ну, пей, коллега, пей водочку. Видишь, с апровизацией у нас не важно. Не добре, але водочка завше есть. A czekajcie, jak na tydzień nasz batalion pójdzie na tyły, wtedy będzie wszystko pierwsza klasa. Już dla nas kwatery szykuje. Ten pokój będzie dla pana pułkownika. Winowaty, madame. Służba nie drużba. Może pani będzie trochę niewygodnie, ale za to wesoło. Towarzystwo dystyngowane. Nasi oficerowie molodcy. I dla pięknych dam mają zawsze serca otwarte. Nie szukam towarzystwa. No, to się tylko tak mówi, madam. Ale... A więc jeden z pokoi pani będzie łaskawa zatrzymać dla siebie, a reszta? Trudno. Rekwirujemy dla panów oficerów. A w ogóle, galupcik, wojna to jest kiepski wynalazek. Kiepski. To knajwaj, brat, knajwaj, strzelo kopliwy pióra. A ty mi kogoś przypominasz. A? I ty mi kogoś przypominasz? A kogo? Kozła. Czekaj, bo masz brudkie taką. Miała babuleńka, koziorczko, rogatego pikmikta, co? Kołczyk, czy myśmy się z tobą nie spotykali u Sobakiewiczów? Owszem, tak, w Tarnowie. O właśnie, tak. Tambowie. Czy ty nie jesteś czasem Iwanów? Czasem tak. Wania, głupczyk, to my przecież rodaki. Robaki marne. O, spać się chcę. Śpi, głupczyk mój, śpi, ja cię do synu kołyszę. Śpi, młodzieniec.
мой прекрасный, баюшки, баю, тиху самоутры ты месяц ясный, колыбель пою. Не стрелять, я свой, не стрелять, я свой, я свой. Ojej, co to jest? Gdzie ja jestem? Oj, może ja już się odwaliłem i dostałem przydział do raju? Ojej, co to? Duszyczka? Żywe ciałko. Ej, panie, gdzie my jesteśmy? A, poruczyk Iwan Iwanejc. Iwan? Pana ułożyłem, a sam już nie miałem siły. Da. Ot my i na kwaterze. Ładnie, co? Raj na ziemi. O. Nasza pani pułkownikowa także jest. Chodź tu. Chodź, mordo kochana. To jest wasza pułkownikowa? Za co wy, Iwanow? To Fifi, piesek pani pułkownikowej. Hmm. A ona sama... Jeszcze ładniejsza. To anioł prawdziwy. Boże mój Boże, po co ja przyjechałam? Po co ty mnie tu sprowadziłeś? Myślałam, że przyjeżdżam na front, samo piekło walki, że dostanę męża, bohatera i setki rannych. No chciałam się poświęcać, chciałam nieść pomoc. No i co? Dostaję męża zdrowego jak koń i ani jednego rannego. No więc po co ja to wszystko przywiozłam tutaj? Po co? Po co ja skończyłam szkołę pielęgniarstwa? No wybrzesz coś? No powiem, ale słowo. Wszystko, tak powiem, siadaj! Co? Boże drogi, masz, trzymaj! No tak, no postaw, że ja muszę leczyć, ja muszę pielęgnować, ja muszę się wyładować! No o czymżeż będę opowiadać w Pietrogradzie, jak nie będę miała rannych, a? Ale zrozum, duszko, trudno! W moim pułku są same zdrowe chłopy. Ja chcę ratować, bandażować i ordynować. Mówiłem ci... Siadaj! Bożeż ty mój, co jemu się stało? Kapitanie, brać wszystkich chorych. Nie mamy chorych, panie pułkowniku. Muszą być! Nie gadać, nie denerwować, nie! Muszą być! I to w trójka! Jak rozkaz, to będą! Ojcz! Aj, być! Kto tu jest chory? Wszyscy zdrowi, władca Bogorodzie! Nie wolno ukrywać chory! Blady jesteś, Kapustin! Ale znów waszy Bogorodni! Daję ci się! Wystąp! Na bok! A tyś to, Trojkin! Co masz na twarzy? Alosza, no ale może ty jednak masz gorączkę. Nie mam, no nie mam. Ach, no po co ty mnie tu sprowadzałeś? Ja cię sprowadziłem. Proszę pani, te bezczelne mochy rządzą się tu jak szare gęsi. W naszego pana gabinecie urządzili kancelarię, a zasypialnie pułkownikowa robi aptekę. No, ciesz się. Nareszcie będziesz miała chorych. Już są w lazarecie. No jakiś ty dobry. A ciężko, chorzy ciężko? Na razie jeszcze nie. Ale pod twoją opieką rozchorują się na pewno. Dokąd znów idziesz? Zabiorę z gościnnego pokoju trochę rzeczy, bo ta choroba nam wszystko zniszczy. Panienka zdenerwowana. Pewnie dlatego, że z tego pokoju panienkę wysiudali. Ale to nie moje rozporządzenie, nie, nie. Złość piękności szkodzi. O!
Energiczna waryśnia, co? Ale ładna. Pan aż usiadł z wrażenia. Nie, owszem, ładna. Temperamentem. Ale gorda ja Polka. One wszystkie takie. To ona Polka? Konieczno. Nasza nie byłaby tak nieprzystępna. Maladiec, poruczyk Iwanow. O, nastajaści gwardiejec. Ale mundur wydostałem sam raz z magazynu, co? Obleci, tylko czegoś brak dla fasonu. A, wiem. Pierś za nadto pusta. Brak wam waszego orderu. Pożyczę wam swoją Annę z mieczami. Annę nie. Pierwsza moja miłość była Anna. I właśnie z dwoma mieciami mnie zdradziła. A to co? Włodzimierz czwarty klasy. No, niech będzie. Tak. Wolę chłopa czwarty klasy niż pierwszoklaśną kobietę. I ten więcej twarzowy. Tak. No, a teraz kolego, zameldujemy się panu pułkownikowi. Może lepiej niech pan sam idzie, co? Aż to wy, Iwan Iwanowicz. Pułkowniku, poruczyk Duszkin melduje. Panie pułkowniku, dawno nie miałem zaszczytu widzieć pani pułkownikowej. O co chodzi? O to, co poprzednio meldowałem, kiedy pan pułkownik się mogła odejść. A to kto? Właśnie to chciałem zameldować. Podporucznik Iwanow odbity Austriakom. Może pan odejść. Proszę bliżej. Porucznik Iwanow? Tak jest. Jaki pułk? Czwarty krakowskiej infanterii. Aha. Czwarty jak do niewoli? To znaczy, że pan jest 16 syberyjskiego. Otoczyli was pod Szechowicami, tak? Tak, ale ja nie chciałem. Ja... A ja wiem, że pan się bronił. A syjewu? Porany za co? Proszę siadać. A długo pan był u Austriaków? 4 lata. Co? Przecież wojna trwa dopiero półtora roku. Tak, ale tak mi się dłużyło, wie. A, no tak, w niewoli naturalnie, rozumiem pana. Pali pan? Proszę. Można. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Aha, widzę, że pan musi być z rezerwy. A czym pan był przed wojną? Profesorem. W gimnazjum? Nie, na ślizgawce. Wyższa szkoła jazdy. Holender, trójka skakana, przekładanka, ja? Tak, ale to nie jest stanowisko dla oficera. No nie, dlaczego? Bardzo przyjemno. Jak to? Całodzienne utrzymanie, mieszkanie, światło i 2 korony dziennie. Nie? 2 korony? Jak to 2 korony? Może ognia. Zaraz. Panie pułkowniku, może ognia. Proszę. Ale. A jak pana wzięli Austriacy? Z poboru. Jak to z poboru? Ach, panie, palicie! Przepraszam! Nie zaraz! Sam odcisz! Panie pułkowniku! No? Co? Co? Szpieg? Powieszę go! Ale dlaczego zaraz? No nie, to może lepiej wszystko wyjść i będzie najlepiej. No panie, co tu się stało? Dokąd oni pobiegli? Może są ranni? Nie, ale za to pewnie będzie jeden trup. Zdaje się, że poszli po szubienicy. No tak, ale kiedy ja tłumaczę, mówię, że to nic podobnego i była pan pułkownik, jednak mnie podejrzewa. Podejrzewa pana? O co? Co się stało? Wywiadowcy złapali groźnego szpiega. Muszę natychmiast odesłać go do sztabu. Panie poruczniku. Jestem. Ale, o co mój mąż podejrzewa pana? Nie, może dlatego, że mi się tak wypsnęło, że pani mi się tak bardzo podoba. Ja się panu podobam. Egzotycznie. Ja jestem sercowy jak wielkie nieszczęście. Tak. Jak jeszcze kobieta jest taka frontowa, taka sznytowa. Tylko, że mój mąż jest wiecznie o mnie taki zazdrosny. Tak. Ale pan jest komplemencista. Infanterista. O, żebym ja wiedział, że pani jest jego żoną. Ale on od razu widocznie skapował, że my ze sobą takie te siuchty. Komo? Siuchta?
Qu'est-ce que c'est? No, la chouchte. La flirty. Capez-vous? Vous êtes très gentil, monsieur Ivanov. Bardzo, pan miły poruczniku, bardzo. Prefix. Pan poruczniku, pójdzie pan z nami do lazaretu? Z panią Jekaterina Pawłowna na koniec świata. To trochę za daleko. Romantyczny facet. Wzdycha do pani jak kot do słoniny. Do słoniny. Chodźmy. Si. Więc zrozumiano? Tak, tak, zrozumiano się pogadanie! Każdy pamięta, na co jest chory? Tak, tak, zrozumiano się pogadanie! Już idą! Służek! Jedziem! Oddział! Pierwszy! Pocieszcie się! Niosę wam pomoc! A gdzież jest doktor? Doktor zachorował. Ach, to pech. Tak, tak. Ale to zdrowe chłopi, to same markeranty. To ja zastąpię doktora. Jak to pan zna się na tym? No, cały uniwersytet przeszedłem. Na piechotę. Pan umie stawiać diagnozę? Na równe nogi, tak. No, bańki. Ach, i bańki także. Tak. Daj na łapy. Sprawdzimy puls. Szósta dwadzieścia. Niedobrze. Nie, niedobrze. Tak. Coqueluche, labidis, sic la pons. Ach, coqueluche, doskonale. Mamy lekarstwo na coqueluche. Ma. Proszę. Mhm. Tu łyżka. Srebrna? Srebrna. No, bo to bardzo ważne. Co pan robi? Pisze wyraźnie przed użyciem wstrząsnąć. Ach, to jakaś nowa metoda. O. Na pamiątkę. Pokorni się pogadali. No, dalej. Następny. To nieważne. Język. Więcej. No tak. Oj. Tak, tak, tak. Plamy na pysku. Plamozia pyskatis. A. Tak. Trzeba zabandażować pieprzu do skarpetek. Pieprzu? Tak, tak, tak. Nowa metoda. Porusznik Duszki. Pieprz jest? No. Pieprz. Bandażować, bandażować. Tak, rozkaz. Pan doktor, ten pan porucznik pozwoli. Tak. Leż pan. Tak, zapalenie kolana. Fire kolanos. Czy to groźne? No, z tym się żyje przeważnie do śmierci. Dłużej nie. Co się tam dzieje? Pani pułkownikowa leczy chorych. Pan adiutant kazał powiedzieć, żeby pan doktor zachorował. No to nic, to zwyczajne pluskwą perfektum, tak. Kąpać przeważnie. Kąpać. No więc tego... tak, ta połowa dostanie co godzinę łyżkę wódki, a ta połowa po szklance piwa. Nic do tego? Jakaś drobna zakąska, minogi, bigosi, coś w tym rodzaju. Tak. Także... A ja? Aha, jako ciężko chory dostanie szklankę wina i do tego smażone kartofelki. To znaczy się w porządku wszystko. Tak. Oho! Nowy pacjent. Tak. Nie, pardon, tego pacjencika ja samo patrzę. Zaraz. Ty, byku, co ci jest? Umieram. Nie gadaj, z czego? Umieram ze śmiechu. Tak zaczęło się. Och, i wzięło mnie, ech, i w oczach głupie łzy.
Pokochajmy się, pokochajmy się. A zabawmy się na trzy. Zagraj na cię, zagraj szumną wiosnę, zagraj mi tylko dziś. Jutro jutrze sobie na lej, bracie, zalej pełną szklankę, zalej go tylko dziś. Jutro już nie będę pić, tak a jak jeszcze trafi się dziewczyna, niech dziś się kocha ta jedyna, od jutra niechaj mnie wspomina. Jutro może sobie... Ten oficerek stary się tu kręci pod naszymi oknami. Pewnie na prześpiegi chodzi, proszę pani. Wątpię, raczej mu ktoś wpadł w oko. Proszę pani, taki moskal, co on mnie może obchodzić? A jak mnie będzie napastował, to mu miłość z głowy wybije razem z zębami. Ach, to tylko się tak mówi, ale z przerażeniem czekam, kiedy się zacznie interesować nami. Nic nam nie zrobią, proszę pani. Do naszego pokoju nikt się nie dostanie. Niech tylko spróbują tu wejść. Szykuję dla nich miłą niespodziankę. A mówili się, aż leciały z gęby skry. Proszę siebie, bo bawi się, a śpiewali znów na trzy. Zagraj, bracie, zagraj szumną wiosnę, zagraj mi tylko dziś. Jutro możesz sobie iść na dalej, bracie, dalej pełną szklankę, dalej go tylko dziś. Jutro już nie będę pić, a jeszcze tam mi się nie dzieje. Nie widzisz się, kochaj, jedyna. Jutro nie wspomina. Jutro możesz sobie iść. Co się patrzysz, nie zgadłeś, wcale nie ja. Przegrałeś, kładź się. Psiu. Teraz ja ci tak dam, sama w łagarodzie. I leżysz, znowu nie zgadłeś. Kładź się. To ty. Psiu, 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 poznałeś rączkę, co? Padłem. Chwal cię jak będę. Obiad, obiad! Hej, chodź na obiad! Hej! Chodź, chodź! Wasze błogorodzie, zupa dziś trochę przypala, ale to nie moja wina, ja... Co, zupa przypalona? Ja cię tu zaraz nauczę, jaki ma być żołnierski wip. Chodź na tu, ty, chodź no. Co, sam będziesz po myje jadł. Jałaś, bredny typ z tego moskala, och, jadę mu. Komu? A panu. Tylko coś pani jeszcze powiem, chwileczka. Każ się wypchać, moskalu! Panieneczko, jeden momencik, panieneczko!
Ty! Biały, gdzie ty mieszka, porucznik Iwanow? Przepraszam bardzo pana porucznika, proszę wybaczyć, nie poznałem. Byłem pokornie, że zostałem przydzielony jako ordynans do porucznika Iwanowa. To czego stoisz? To czyś swego pana. Co to? Futbol grałeś? Moskiewski znaczek. Tak jest, Wasze Blagorodzie. Grałem w reprezentacji Moskwy. Ale mi jedna swołocz w Krakowie na meczu kolano rozbiła. Toś ty grał w Krakowie? Tak jest, Wasze Blagorodzie. To był wielki mecz, panie poruczniku. I wygrali bylibyśmy na pewno, żeby mi ta swołocz zaraz przy pierwszej bramce nie kopnął, aż mi pogotowie zabrało. Tak. Och, niech ja go dostanę w swoje ręce, to ręka, noga, mózg na ścianie. A może on niechcący? O, zamiarowo, panie poruczniku, sam widziałem. Tak. I poznałbyś go? A, piekle bym go poznał, o. Taki nieduży, morda taka wredna. Uch, jak ja go jeszcze spotkam, kiedy to... To kiszki z niego wypruje, zamorduje! Bądź ty, musza! A to co? Na dalekim oceanie biały okręt płynie w dal. Moje cudne kochanie, jak mi ciebie bardzo żal. Ach, ty miłaja moja, miłaja, raz milejsza moja, nie gubi mnie, polubi mnie raz, krasawica moja. Daj jeszcze raz, daj jeszcze dwa, a co drugie tryntrala, daj jeszcze trzy, cztery, pięć, do dwadzieścia osiem, da pięć. Ach, ty miłaja moja, miłaja, z białej grudziu komilfo, ach, lubi moja, ach, radzi moja, kanaryjka łazo. Dyrwiń, dyrwiń, kaługa, dyrwiń, ładoga moja, tuła, tuła, tuła ja. Pan Mazusiu. Tuła rodzina moja. A wy to co? Wasza Blagorodzie, tam golą pocztowy mi się na dachu schował. A może goląbka? Ja nie, nie. Ty już drogę zmaszerować. Na pośród fal, coraz głośniej serce bije. To co? Pan Iwanow, to pan! Tak ja... Tak mnie pan przestraszył. Niedobry. Bardzo przepraszam, ale to niechcący tego. No niech się pan nie tłumaczy, ja rozumiem. No to świetnie, bo ja nie bardzo rozumiem. Ach, Iwanow, Iwanow, jak pan mi imponuje swoją odwagą, swoim temperamentem. A jak pan ślicznie śpiewa? Co proszę? Rozmarzyła mnie pańska piosenka. Piosenka kiedy... O nie, ja się nie gniewam, nie. Nie jestem przecież z kamienia. Ale pan musi odejść, mój rycerzyku. Mój mąż może przyjść lada chwila. To byłby skandal. Tak, rzeczywiście, no tak. Nie, no nie dlatego, żebym się bał, nie, ale... Zicher i zicher, co? No więc chodź. O, trzeba. Boże mój, mój mąż! Jak pan się schowa, prędko, poduszko! Ach, to ty, Janusz. A, niech ich diabli wezmą. To chwilę nowy rozkaz. Czart pobieri. To prawdziwy bałagan. Tak. Co to? Co? Kto się tam rusza? Gdzie? Pod łóżkiem. Co to, pod łóżkiem? No co się możesz ruszać pod łóżkiem? No pewnie ty tam siedzi. Tyle razy cię prosiłem, żeby psa nie wpuszczać do sypialni. Co tak? Tu przynajmniej chcę mieć spokój. No tak, naturalnie. Fifi. Poszła won! Zastrzelę to bydlę. Boże mój, Alosza, co ty robisz? Alosza.
no to takie kochane zwierzę. Słuchaj, Alosza, no zrób to dla mnie. No widzisz, przecież Fifi jest taka do ciebie przywiązana. Fifi, błagam cię, nie denerwuj, paniuncia. Dobra. No kto? Co pan tu robi? Co to ma znaczyć? Panie pułkowniku, ja widziałem, jak ktoś drapywał się po mnie. Myślałem, może złodzieje. Co pan zwariował? Jakim prawem? Kto pana prosił o obronę? Bałwan. Winawat, madame. Ta sprawa wydaje mi się dziwna. Trochę nawet podejrzana. No, ależ Aliosza, Siri, jak możesz mnie posądzać? Jeżeli już nie wierzysz w moją wierność, no to w każdym razie powinieneś wierzyć w mój gust. Pomyśl tylko, ja i taki zapijaczony orangutang. Ja bardzo przepraszam, madame. Ja przecież... Walczeć! Proszę się w tej chwili stąd wynosić! Ja jeszcze z panem porozmawiam. Rozkaz, panie pułkownik. Pułkownikowi, jeżeli ja bujam. Krakowskie dziecko, Polak! Buja pan! Ale niech ja krakowskie kiełbasy w życiu nie jem. Pędzonka moje nazwisko. A ja myślałam, że Moska. Nie. Indyk też myślał. Skąd się pan tu wziął? No owszem, opowiem pani, ale nie tu, bo tu nas ktoś może podsłuchać. Chodźmy stąd. Mam takie kąty, gdzie nas nikt nie podsłucha. Dobra. Ho, ho, ho. Aprowizacja pierwsza klasa. Można by Wisłę wódki wypić pod taką zagrychę. A może pan do mądry? Może, na pewno. To niech pan je, swojemu nie żałujemy. Jeszcze jak panią widzę, to mam taki apetyt. Niech pan lepiej opowie, jak się pan tutaj dostał. No zwyczajnie, za Ruska mnie wzięli. A że po rosyjsku gadam, bo mam wujka w Kijowie, u którego byłem przez 3 lata. No to i tak bujam ich. Uważa pan na Zuzia, o, że niby tu nasze okopy, prawda? A tu okopy Moskali, rozumie pani? Tylko, że u nich, o, co 200 metrów, to karabin maszynowy, rozumie pani? O, w ten zdesen właśnie ustawione, rozumie pani? No i wtedy oni zaczynają ogień, walą z karabinów. Ja słyszę, oni... Domy z małych armatek, ciach, 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 rozumie pani? Wtedy oni, ja mówię, dosyć tego. Panie generale melduje posłusznie, że daje alarm do ataku. A oni, uważa pani, wtedy z ogromnych dział i bęc, i bęc. I bęc do nas, rozumie pani? No i co dalej? A potem, uważa pani, to myśmy ich otoczyli, że oni się nie mogli ruszać mniej więcej tak jak panna Zuzia. Pan puści. No, to nie ma żartu, na to wojna, uważa pani. Strzelaj pan. Strzelają. Może będzie bitwa. Trzeba coś zarządzić. A no zarządzić coś trzeba, a pan siedzi, tak? Ale co robić? Ja straciłem głowę zupełnie. Może zarządzić alarm. Więc od samego początku mówię, że alarm, a pan stoi. No idź pan już. Alarm! Alarm! Tak było cicho. Spokojnie, strzelania się im zachciało. Nie to, nie to. Ilu ich tam może być? No tak. Alarm! 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 Panowie oficerowie, nieprzyjaciel się zbliża! Panie,
Co to za balaganie? Uciekacie? No naturalnie, poruczyk czy Iwanow jest tak zakochany, że nikt nie słyszy i o niczym nie wie. Wstydno, Iwan Iwanowicz. Alarm! Alarm! Pan mi przeszuka ten las. Panie pułkowniku, to jezioro. Wszystko jedno, przeszukać. A pan, pan z patrolem podejdzie do tej góry. To oberża, a nie góra, panie pułkowniku. Jak mówię, góra to góra. Pamiętam jeszcze w wojnie tureckiej była w tym miejscu góra. A pan mi stamtąd nieprzyjaciela wykurzy. Zrobię dla pana pułkownika wszystko. Tylko uprzedzam, ja jestem raptus. Jakby się nie dało grzecznością, to może dojść do awantury. Niech dojdzie, niech dojdzie. Tylko oszczędnie z amunicją. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Tylko ja uważam, panie pułkowniku, że tak. Najlepiej by było tak, zrobić taki podkop, prawda? Taki tunel przez tę górę i dookoła ich osaczyć, prawda? I łobuzów z tyłu politkach. A wie pan, że to pomysł strategiczny niezły. Zresztą niech pan robi jak pan chce, byleby było dobrze. Tylko bardzo proszę, moi panowie, za wszelką cenę nie dopuścić nieprzyjaciela do dworku. Wiecie dobrze, jak niespokojny sen ma moja żona. Obudzi się i zacznie się na nowo. Zatem powodzenia! To chłopaki, no długo będziemy tak stać z tymi podniesionymi rękami? No to podajmy się już. No to my się podamy. To my się podamy, niech mam. To my pierwsi. My się poddajemy. To, no i my się podamy. Poddajemy się. Nie, no kto się podamy? My się podamy, czy wy się poddacie? To poddajemy się i Fertig, no. No to Fertig, jak my się poddajemy i wy się, to się razem podajemy. Tak, poddajemy się, no dobra. No to chłopaki. No to robimy zawieszenie broni. Bo ta wojna to już każdemu bokiem wylazi. Słuchajcie, trzeba by przeszperać tutaj te karczmy. Może się znajdzie co do wypicia. Trzeba by oblać ten inter... Wędzonka! No jak pragnę wypić, siada! Wędzonka! Mensz, jak ty wyglądasz? Wigiejs! Ruski oficer? Taki oficer, jaki ty. Czekaj, ja ci to wszystko wytłumaczę. Rój, szty! No i co, nie wrócisz już do nas? Chyba wrócę. Jakoś mi tęskno za wami. No to wracaj. Muszę jedną transakcję sercową przeprowadzić. Czyją? Swoją. Kto wie, może z żoną i z dzieciakami wrócę. Panie pułkowniku, depesze ze sztabu generalnego. Dawaj pan. Co? No, świeża przyjemność. Najpierw przyjazd żony z bandażami, a teraz wizyta wielkiego księcia na front. To trzeba wszystko przygotować na jego przyjęcie. No więc mówiłem już, że trzeba... Zresztą to nieważne. On przyjeżdża wizytować front. Tam tak nieostrożnie strzelają. Pan wie, czym to grozi? Ja nie wiem, co za rzecz jest niemożliwa. To u mnie nie bywa. Z niczego możesz zrobić beczkę piwa. Jak olej w głowie masz, należy znaleźć tylko trik. To znaczy, jak podejść, zahaczyć. Na oko się wydaje wykluczone. Tak, że już stracony czas. Nie ty. Proszę zauważyć i zrobione w mi. O, jesiu! I raz, i dwa. Znowu człowiek to chciał, to ma.
przeze mnie, proszę, niech się co chce dzieje. Jak nie mam, to nie jem. Jak człowiek się przejmuje, to lysieje i psuje sobie krew. Jak kogoś boli ząb, ma ciasne buty, to chodzi jak struty i martwi się i smuci się i biada, lub zaraz pada w gniew. A u mnie siup, u mnie cyk, smutek, drugi smutek momentalnie znika. U mnie siup i raz i dwa i człowiek swój humorek znowu ma. O! Wszystkie patrole już wróciły, tylko od porucznika Iwanowa nie mamy żadnych wiadomości. To niedobrze, niedobrze. A może biedak kopie jeszcze ten tunel? W każdym razie dla pewności wysłać wieloty posiłków z porucznikiem Duszkiem, sanitariuszy i nosze. Rozkaz, panie pułkowniku. A u mnie ciuch, a u mnie ty. Proszę lekko, żeby był drek. No, chłopaki, serwus, serwus, już. Wędzonka, chodź z nami, chodź! Czemu? Jedzenie porucznika! Porucznik raz, on wypić ma, dyrygieruj! Wędzonka, z nami! Z nami, wędzonka! Z nami, przyjaciół, z nami, kamerat! Kamerat! Serwo mnie, chodź! Z nami, kamerat! Ale chłopaki, nie bujajcie mnie tak! Хлопака, і то пшезе мені. По що я його тутай спровадзали? Голубчик, ну одезвіще, я ті всіско дарує, всіско і то жевш мій паню полковникову обів, вогуле всіско, тільки дай який знак життя, ну заспівай чи щось такого. Ну і чуш, пане докторе? Zagazowany. Zagazowany. Kompletnie zagazowany. Boże, z tym chlorem? Nie. Fosgenem? Nie, raczej samogonem. Och, aż mnie zamroczyło. Czuje pani, jak z niego gaz bucha? Bucha, rzeczywiście bucha. Czy jest nadzieja utrzymania go przy życiu? No, zapewne, ale... Może by zrobić jakiś zastrzyk. Raczej przeplukać żołądek. Tak, no to chodźmy przygotować wszystko. Ale... Mówiono mi, że takie płukanie żołądka to bardzo przykry zabieg. Bierze się kiszkę i pakuje się choremu przez garlo, aż do żołądka. No to chodźmy po tę kiszkę. Co? Mnie kiszkę do żołądka przez garlo? Niedoczekanie wasze. Trzeba zmiatać, nie ma co. Masz. Proszę. Iwanów, Galupczyk, no jak się cieszę, no jak ze zdrowiem, lepiej? Taki rok. No sława Bogu, sława Bogu, pułkownikowa tak się przejęła,
ani na krok od was nie odstępuje. Tak. Ja nie mówię tego z zazdrości. I pułkownik zachwycony wami żałuje, że nie może was przedstawić wielkiemu księciu. Wiecie, wielki książę Władimir Pawłowicz przyjeżdża. A cóż to za facet? Bolszaja szyszka, mleczny brat cara. A Iwanow, wiecie, postawił mi kawale mój deszczyk i wypadło, że sądzona mi jest miłość biednej, skromnej dziewczyny i że lada dzień spadnie na mnie z nieba moje przeznaczenie. A ja wierzę w kabałę, wierzę w kabałę. To musi pan chodzić w kasku szturmowym. Dlaczego? No bo jak takie 80 kilo spadnie, a pan masz słabą głowę... O! A tak, raz. No, kto wy, mano, żarty was się trzymają, to znaczy, że ze zdrowiem lepiej. A już przyjechał. Iwanow, bądź zdrowy. Proszę. Czego? Wasze blagorodzie, doktor kazał nosować. Co? Nie bądź dla mnie zacwany. Widzisz, że chory, to się chcesz odegrać, tak? Dalej szoruj byku stąd razem z doktorem. Nie, doktor kazał. Ale nie ma tam doktor, mnie tam dużo... Masować, no, kazał, masować może. Nie bądź tak nie uważasz w moim doktorze. Muszę masować, to doktor kazał. Chcesz, tak? Aha, leży. Sprzęty widzę z powrotem. Przepraszam. Chciałam tylko zapytać o zdrowie. A, jak tylko pannę Zuzię zobaczyłem, od razu lepiej. Bo panu tylko żarty w głowie. A ja i moja pani straszniśmy się martwiły o pana. No. Podobno pan był zagazowany. Tak, trochę za dużo gazu łyknąłem. Jeszcze chwila, to poleciał jak balon. Wola Boga! I jak pana uratowali? Jak mnie uratowali? No, jakby tu, prawda, po prostu powiedzieć, no, przyszedł doktor, otworzył klapę w brzuchu, gaz wypuścił, no, tak, tylko trochę w głowie jeszcze zostało. Pani Majewska kazała się panu klaniać. Kto? Moja pani, dziedziczka, pani Majewska. A jak dziedziczce na imię? Zofia. A jak się nazywa ten majątek? Majewo, powiat Łapiany. Rany Jule, przecież to żona mego porucznika. Nie może być. Tak, niech że panienka biegnie i powie pani, że zamelduje się wędzunka, ordynans z listem, a ja tymczasem ten mundur galowy zmienię. To się moja pani ucieszy, już lecę. Proszę pani, wędzonka od pana porucznika przyjechała. Co ty wygadujesz? Wiadomość od naszego pana wędzonka przyniósł. Wasza cesarska wysokość raczy przyjąć, No. Wyrazy. Wiem. Raczy przyjąć wyrazy naszej głębokiej radości. Dobrze. Proszę! Panie poruczniku, melduję się posłusznie. Przepraszam, że nie od razu wlazłem, ale bałem się, żeby mnie co małoletnie spadło. Teraz ja melduję posłusznie list od pana porucznika. A czy mój mąż jest zdrów? Jak rybka. No jak to? Opiekowałem się nim jak mam, jak niań, no tak. Dziękuję. Panie wędzonka, znakiem tego pan mój kolega, bo słyszymy u jednych państwa. No sztymuje, no. To musi mi pan pomóc wyproterować podlogę. Już się robi pan na Zuzię. Myślę, Iwano,
Wyszła Iwan nie odzywa się. Może mu się to stało? Śpi. Och, Boże, ty mój, dzieci, co ty tu robisz? Nie ma go. No nie ma go, pani, gdzież on jest? Prawdopodobnie uciekł. Uciekł w gorączce. To straszne. Chodźmy po niego szukać go. Kulana, nie trzeba, nie trzeba. Spokojnie. A to kto? Adiutant? Nie wasza wysokość? Nie. Pańskie nazwisko? Iwanow. Iwanow? Haha. Rzadkie i oryginalne nazwisko. Iwanow. A tu co? A to mój wynalazek wojenny. Co? Uciekaczki. Kaczki? Nie, uciekaczki. Kaczki? Tak, tak, taki przyrząd, żeby przed wrogiem wiać. Aha, to pan jesteś wynalazcą. Wynalazcą? A la bonne heure. Bon, naturellement. Tak jest. Monsieur Polkownik, pragnę, żeby ten podporucznik prowadzał mnie po froncie. Rozkaz wasza wysokość. Monsieur? Idę przebrać się w mundur polowy. Panowie oficerowie! Poruczniku Iwanow, proszę pamiętać pańska głowa w tym, że księciu nie może się nic złego stać. I proszę także pamiętać, że książę musi być z wizytacji bardzo zadowolony. Już ja takie siuki-miuki tego, no, będzie zadowolony, tak, tak. Moja w tym rzecz. Oto widzimy front. Front. Otóż. Aha. A dlaczego nie strzelają? Antrakt. A? Nieprzyjaciel poszedł na papierosa. A, fiume. Strasznie. Tak też. Mniej więcej tu żołnierzyki chowają się przed nieprzyjacielem. A gdzie nieprzyjaciel? O, tam, za stodołą. O. Widzę. Tak. Widzę. Kula. Samą porę złapałem. Szła prosto na waszą wysokość. Oj, panie, ale jak pan to zrobił? O, prawa, stary żołnierz jestem. A, merci. Voilà.
Hajdusz to! Granat. Granat! Tak, gromadny granat! Tak, toczno. Bohater, bohater! Pan mnie uratował życie, dawaj! Bańka! Ręce! Nagradu! Warucz się giwano! Zawtra zjemy coś lepszego. Tak, a gdzie? Jutro urządzam wielki bal, grand bal! Aha, a propos. Spotkałem koło dworu właścicielkę tego dworu. Jeszcze zależy mi na tym, ażeby pan mnie do niej zaprowadził. Rozumie pan, żeby pan mnie jej przedstawił. Wykluczone, przedstawił, zaprowadził, wykluczone... Nieraz już dać! Tak, tak to... To ja, Golubuszka. Madam? Wasza wysokość, jaki zaszczyt. Nie spodziewałam się, że wywrę takie wrażenie. Ja bardzo przepraszam. Ja nigdy bym się nie ośmielił. To ten osioł Iwanow. Iwanowów to plotki, to plotki. Ja go lubię, owszem, ale nic więcej. Madamy, pani mnie źle rozumie. Ach, wasza wysokość, spuszczę kroki, to mój nóż! Co na pech! Proszę się schować prędko! Gdzie? Prędko, chuda! Nóżko, po nóżko! Gdzie? Ach, to ty, Duszynka, cóż tak późno? Co późno? Spacerowałem? To to. Co? Tam. Gdzie? Pod łóżkiem. Pod łóżkiem? No przecież, mój drogi, to Fifi. Fifi? Teraz z nim skończę! Aliosza! Chodzi zaraz, postrzelam! Przepraszam pana, panie pułkowniku, że tak późno, ale chciałem panu zrobić małą niespodziankę i dlatego schowałem się pod łóżko. Otóż z rozkazu jego cesarskiej mości mianuję pana generała! Ura, ura, ura! No, pada, on mi generał. Tego Iwanow, już ja go nauczę. Reklady. Rozstrzelać każe. O, pada, na Sibir. O, coś mi po. O, pada. Ура! 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 Ура!
Iwanow! Mój wczorajszy adiutant! Zawołać go niemedlenna! Rozkaz! Metr znaczy, pół metra na ciebie, a pół metra na mnie. Zdrowie naszego bohatera! A panowie, takie piękne panie, a nikt jeszcze zdrowia pantofelka nie wyszedł. O, przepraszam, panie poróżniku, mówię to, że ja proszę. Proszę, Jego wysokość prosi pana porucznika. Mnie. Pan poszedł! Ale wróci, wróci na... Pan wieś za wczoraj, no. Pawełkę to pan może... Pan, ja tutaj na... Ja bym... Ja słowo honoru. No, proszę bardzo. Panie poruszniku! Pan to belek, no nie żyli pan od... Proszę go zawołać tutaj. Rozkaz. Pan to belek, ja bardzo proszę. No... Panie poruczniku. No nie żyli pan od... Do pana oficerka. Wiadomo, Grubaszewska. Porucznik Iwanow. Ja może większa figura byłem przed wojną na meczach futbolowych. To panowie generalowie i ministrowie o te rączki ściskali. O. Co, nie wierzy pańka? Cały świat jeździł. O, nie wierzy pańka? Pańka spojrzy. O, widzi pańka? Tu nasza drużyna w Konstantynopolu. A tu, o, tu w Londynie. A tutaj to w Krakowie. Wspólna fotografia przed meczem. O, jeszcze nie byłem, nie miałem tego kolana przetrąconego. O, tak. Nasz porucznik Iwanow! Dobra wsypa, no. To trzeba wiać. Zaraz, przecież nie tak. Przyniosę panu coś cywilnego. Jak pan to zaczął? No dobra. Dużo zapłacę. Jak się zapłaci, to się zrobi. Chodź. To szpieg, panie generale. Tak, tak, widzę. Ale co robić, Aresztować! No więc od razu mówiłem aresztować, a pan stoi! Już? Zaraz, jedna chwileczka, już prawie. No prędzej, niech się pan pospieszy, byle ja! Dobra.
Co proszę? Kabala nie kłamie. Ja co kto Carewna, kłamie? Puść mnie, ja nie mam czasu. Przeznaczenie. Jakie przeznaczenie? Odszedł się ode mnie, ja nie mam czasu. Moje ale odwal nas. Cyganka po wróży szczęścia zdrowia daj rączkę rubla. A? Cyganka ci powie, żeby cię szlak trafił łobuziak, jak ja cię dam w mordę. Pójdziemy na bal. Ale gdzie jedziesz do cholery z twoim bal? Gdzież ja biedna cyganka na bal pójdę? Gdzież ja w luksusy w szczęścia w dobrobycie się pokażę? Ale... Ja biedna... Jak ja ci dam w mordę, ale to cię nie kocham. Ja nie... Puść mnie, ja nie mogę dostać. Twoje... Idź do bóstwa. Niech ja nie... cały świat wie no, o moim szczęściu. No trudno, chodźmy. Na bal. No chodź, kuszka. Ona mi z nieba spadła. O, ślicznie tańczyłaś, cyganeczko. Pokaż budzie. Wasza no. Wysokość. To jest moja ukochana. To jest moje przeznaczenie. I proszę pokornie nie ruszać. Głowuszka, drag. Iwanow? To szpieg. Popatrz! Trzymaj go! Thank you.
Pan porucznik. To ty żyjesz? Co się z tobą działo? A no nic, z początku byłem oficerem u Moskali, a teraz z przeproszeniem kobieta. Słuchaj, a moja żona we dworze? Na górze jest. Pilnowałem, a jakże. Wszystko w porządku, panie poruczniku. Uważaj tam na nich. Rozkaz, panie poruczniku. Po co ja go tutaj sprowadziłem? Nie bój się nic. Tobie u nas w niewoli będzie jak w raju. Kto ten orangutan wszystkiemu winien? Alarm! Za późno. Z rozkazy huczyczarskiej mości dogroduje pana! Bałwan! Ura! 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 Idiota! Zosiu! Janku! Panie Marszałka! Panie Dobku, pan żyje? Jakie szczęście! Do tego szczęścia jeszcze trzeba mi. Arszcz! Ze mną! Arszcz!